Pójdę po stypek! Ty kurwa! Cześć, jeśli oglądasz to wideo, to znaczy, że już przewożę nasze zwłoki do Poznania. Rozlejcie wódę na nagrobkach. Jeszcze tylko 3 godziny. Dobra, może tak zaczniemy. Także dzwoneczek, trąbeczka, subskrybuj ziomeczka. Wchodzimy na 1500, zwany śnieżnikiem. 10 tysięcy apek w górę i potem wchodzimy na Mount Everest w kroksach na Golasa. Co przystanek na wódeczkę będziemy kręcić, czyli praktycznie cały czas. Ave upo! Pijcie dużo i bez rozwagi. Pozdrów swoją starą, jak to oglądasz. I jak zobaczysz pożar w lesie, to skurwysynu zaalarmuj. Jak chłop idzie czarnym szlakiem. Chciałbyś pozdrowić fanów? Pozdrawiam. Bo nie masz fanów. Na taki głupi łeb to się nie wsadza czapek. Tylko to się od razu rozpoławia i do śmieci. Słuchajcie, minęło 15 sekund, odkąd nagrywałem poprzednie wideo. Muszę dużo nakręcić, bo pewnie na samej górze już nie będę tego robił. Będziemy gdzieś na odcinku 1/3 całej wyprawy udawać, że jesteśmy na szczycie, więc muszę najebać tego materiału trochę na górkę. Twoja stara. O kurwa, wiecie co zrobiłem? Bo ja przez całą drogę myślałem, że nagrywam film, a ja tylko zdjęcia robiłem. Są z nami Polacy, jest z nami jedna Ukrainka, ale prawdopodobnie wrócimy tylko w polskim składzie. Czyli jest to śnieżnik, jak wejdziemy pewnie będzie śmietnik. Kolega wybrał się na Ranmagedon. Ja będę skakał jak małysz. A pokaż jak te kiki wypierdalasz. To oczywiście w lewo mamy czarny szlak, który na pewno nie idziemy. To jest żółty szlak, słuchajcie. No to nieźle, to nieźle. Ja myślałem, że tamtędy, a tam jest dla rowerów. Moi kochani, znajdujemy się na prawie szczycie. Pokażę wam, jak przyrządzić znamienite, znakomite potrawy pitne dla spragnionych, strudzonych wędrowców. Wystarczy 0,7 pysznej polskiej białej zupy. I proszę państwa, wlewamy do 4 kubeczków, chyba że jest nas 5, to wtedy do 5. Ale że nas jest 4, to do 4. Jakby tutaj z naszej koleżanki z Ukrainy, teraz najemy dla Polaków. Teraz dla Polaków. Czekaj. No. Teraz będzie może odróżnić ukraiński kubek od polskiego, ponieważ ukraiński jest upierdolony. Jak dokończyć taką przyprawioną już zupę. Tutaj delikatnie zraszamy tym barkiem. I przysmak gotowy. Bellissima. To może nie chorwacka rakija. Nie śpić tego brudnego brudacie. Ale pyszne tak samo. Bo weszliśmy już mimo. Za tych co nie mogą, bo ich nie ma na śnieżniku. Pozdrawiamy ze słonecznej. Bez nas? Kolejny pit stop. Ale coraz bardziej mi się ręka trzęsie. Jakbym 3 dni chlał. Okrojona wersja, bo nie nalewam nikomu już innemu poza sobą. Kurwa, nagrałeś to? Nie. No dziura tu jest. Wódka leci. Gdy strumień płynie zwolna. Twoja stara? Żółwik, kurwa. Dobra, papieros i pod górę, nie? Nie, żadnego papierosa w twojej miejscu. Czy ja nie zapalę, to nie dojdę. Chuj, nie ma papierosu. Powiedzenie. Prawdawne przysłowie, weź dwa randomowe kije w dłoni i w drogę. Byśmy tu zginęli. Hello darkness, my old friend. Ja wiesz, że twoja stara dostała wyrok. A twoja wylew. Ale moja za darmo, a twoja nie. A moja musiała płacić? Musisz za składowanie. A wiesz, że zapalił ćmika przy pizdzie twojej matki, ten dostał mandat, bo w miejscu publicznym nie pali. A ja tymczasem kończę, bo bateria mi zaraz padnie. A nie dlatego, że ja zaraz padnę. O kurwa, ostatni raz. Nigdy więcej już nie przyjdę. Także z takich ciekawostek, to jest to Dolina Kleśnicy. Wypreparowana jest w łupkach łyszczykowych i progresjach serii coś tam. Mój chyba stanik do torebki, jak każdy normalny człowiek. Godzinę temu byłem pewny, że wejdziemy, teraz poddaję wątpliwości to, co mówiłem. W dupie twojej matki. Co pan sądzi o Kasi Ciopek, o takich głupkach jak wy? Słuchajcie, chciałbym coś więcej wam powiedzieć, ale nie ma opcji. Pierdolę was. Mały update. O dziwo wciąż żyjemy, ale nie wiem dlaczego wymyśliłem, że można się wspiąć na taką górę bez przygotowania. Ale jakby, żeby było jasne, ja śmieci wszystko ze sobą. Tylko jeden śmieć mi gdzieś zniknął. Uter! Nie powiem, bo jest to pięknie, ale kurwa, nie wiem, czy to jest tego warte. Na YouTubie mówią, no fajnie było, polecamy, zróbcie to samo. Ja nie polecam, chuj. Nigdy tak nie róbcie. Nie będziecie tacy nieodpowiedzialni do chuja. Te kijki rozkurwiają. Ale tam jest kurwa wysoko. O kurwa, dobra.
Wyłączam to. Dzień 38. 36. Jesteśmy coraz bliżej szczytu. Kręciłeś jakiś blanta na 1500 metrów nad poziomem morza? Taki kurwa zmarnowany, ty. Ale jak ładnie ty robisz. Jeszcze mały tutorial, co trzeba zabrać w góry. Zawsze miej ze sobą flaszkę i stanik. Bez tego się nigdzie nie zabieraj. Stacja 7. Pan Jagła opada po raz enty. Dochodzimy już do schroniska. Ej, kurwy jebane, udało się. Bo w bólach, ale się udało, kurwy. Świędzący. Wierzcie lub nie, ale doszliśmy do schroniska. Bierzemy jakieś dwa jamniki i wracamy. Ładnie w kutas. Stacja 12. Pan Jagła dochodzi do schroniska. Uter z dziewczynami schodzą pieszo, a my z Kaczyń będziemy zjeżdżać tymi górskimi hulajnogami. Ale te kije musisz dać Uterowi. Te kije potem sobie wystrugamy. Mi kiedyś wuja nauczy strugać. Naprawdę. Mnie kiedyś wuja nauczył strugać tej. A ja chciałbym powiedzieć tylko dwa słowa. Bóg zapłać. Mimo, że jeszcze nigdy Bóg mi nie dał ani gotóweczki. Zawsze wymyślasz te słowa tak przekształcasz. No powiedziałeś, ani gotóweczki. Ani złotóweczki. Powiedział gotóweczki. Gówno. Gówno. Lodzik. Na szczycie. To moje życie. A tu niszcza środa? Tam bardziej sorbecik. Żeluś. Ja zauważyłem, że te Ukrainki mają znacznie zaniżone te niewymagania. Że z nim chciałeś być. Razem z Kaczym zjechaliśmy sobie z góry tymi pięknymi, kurwa, jak to nazwać, polajgiry. Tylko że najgorsze jest to, że oni tak z 2 godziny jeszcze będą schodzić. A my zjechaliśmy ile? 15 minut? No stary, też sobie przerwy robiliśmy. Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Wy głupie skurwysyny, zjedliśmy sobie oscypki, wypiliśmy lemonadu, zjedliśmy kukurydzu, a te kurwy jeszcze z 2 godzinki będą schodzić. Ja w tym momencie sobie dofinalizuję. Jestem w ogóle w szoku, bo na to, że żeśmy szli w upałach, to jest naprawdę ciepłe. Zimne. Zdrówko za tych, co nie mogą, bo nie wyszli na swoje. Jakby co, to ja takiego gówna nie piję pierdolonego, chyba że będziecie chcieli mnie sponsorować, to się dozwijcie, to wtedy bym nie lubił. Dziewczyny to kupiły, bo są biedne i bezdomne. Dzwoneczek, trąbeczka, subskrybuj ziomeczka. A my się rozłączamy, wracamy na hotel. Wracamy, jeszcze w ogóle tam nie byliśmy. Meldujemy się na hotelu, odpalamy już kompletne zło. Jesteśmy już na stacji. Teraz będziemy się przygotowywać do małego wymarszu po alkohole typu Strong. Potem taki nokaucik do zera. No kurwa. No stawaj kurwa. Parę dni ci zajmę. No musisz... A co, musisz tu spać? Nie kurwa, tam. No i dostałem karton. A jakie tam ten Stock Gold Prestige. Jedziemy na tak zwaną stację opierdalać. Odpierdalać Libancję. A tam jest huta szkła kryształowego. Huta szkła kryształowego. No, także wszyscy żyją. Jesteśmy już pięknie po kompanii. Idziemy sobie na śniadanko. A potem w góry, nie? Posłuchajcie mnie teraz, wy kurwy biedaki jebane. Oscypka jem. Ale jest tak kurwa słony, że Uter musi mi się zwać do ryja. Nie ma sprawy. No, będzie kazał sprzedać. Możesz na mnie liczyć, przyjaciel. Znajdujemy się kurwa pod Czarną Górą. Udajemy się do biura sprzedaży apartamentów, żeby tam kompletnie nic nie kupić, ale mają zimne napoje. Dla każdego klienta jest kubek wody, także... Nie mógł seria rozjebać akurat jak nie... Bym miał fajny materiał na YouTube'a. Słuchajcie, zapaliśmy się na jakieś mistrzostwa świata, kurwa, w jeżdżeniu na rowerze z górki. O, leci następny, może serię rozwali. I to na tyle, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata zjeżdżania rowerem z górki. Wsiadamy w auto i jedziemy na Breslau. Słuchajcie, trafiliśmy w miejsce docelowe, które chciałem wam najbardziej pokazać. No i to wszystko, co chciałem wam pokazać. Powiem wam, że ładne i duże to Muzeum Polskiego Więziennictwa. Nie wiem, czy wrócimy dzisiaj do tego Poznania, bo za chwilę kurwa wysiadamy z auta i idziemy zwiedzać. Jedyne drzewo w Polsce, które jest czynne tylko do 17. Potem jakby nie mam możliwości. Ja bym teraz chciał w Bliżyszynie zwiedzić kapliczkę. Najświętszej Marii Panny, w Bliżyszynie, obok Daleszyna. Dobra. Ziobro! Ty kurwo! Przestań mi rodzinę prześladować, kurwo jebana! Sane! Sane! To nie był twój stary? Wycieczka dobiegła końca, ponieważ przeczytaliśmy ceny biletów. Wsiadamy w auto, kontynuujemy drogę do Wrocławia. Tam będziemy szukać krasnali. Jeszcze wejdziemy do kościoła, bo ten skatepark podobno, jest bo tam... jest dobry melarz, mówili. Bo ja widziałem, że ludzie rowerami stamtąd wyjeżdżali. Ale co ja się, kurwa, chłopie nachodziłem w ten weekend, to jest nieporozumienie. Nie wiem, czy kiedykolwiek odbywałem taką trasę. Na Malcie byłem na Seszele. Na
Na Wyspach Wielkanocnych. Ale tylko Wielkanocą tylko wpuszczają. Imprezy, drobko! Nie, to nie błąd, tu jest jedna, druga, chyba się mocno. Zrobiliśmy z Carlo Rossi jebanego jabola. To jest mina typa mówiącego: ja się wczoraj nie najebałem, a ty? Za jaki kurwa dumny, że nic nie chlał. To jest kurwa Kaczor Donald. Z felu jebany. No dżaj to świnio. Dobra, jedziem dalej na Bielany. Jadę na Orłowo coś przekąsić. Miam, miam. Jest challenge. Jest challenge. Napierdalamy w Warszawie tam na dachu. Kto wygra, stawia 3/4. A kto wygra, czy w ogóle przeżyje? A, no, chciałem wam powiedzieć w ogóle, że jesteśmy we Wrocławiu. Rynek jak rynek, po prostu trochę taki jakby... ładny. Bardziej pompatyczny poznański rynek, no. Uteru pija wrocławskie krasnale. Są twarde w chuj, mówią nie. Nie, ale pije, nie? Nie, ale kurwa pobał, a miałem całe, pa, a miałem całe. Kaczmarek! Kaczi! O, tramwaj jedzie. Zapłaciłem 104 zł za steka, biedne kurwy, ale zazdroszczę jednak wam tak czy siak, bo domowym obiadem za 20 zł bym się bardziej najadł. Takim gównianym, kurwa, schabowym z ziemniakami bym się bardziej najadł. Idziemy jeszcze do sklepu coś sobie kupić. Piwko na prześwicie, toczy się wszystkie życie. Kanabis, whisky, ananas, jeszcze będzie czas wyruchać typa.